bezpośrednie ujęcie wody na stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy. Skończyliśmy poważną inwestycję, mianowicie ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych w modernizację, tak naprawdę przebudowę i budowę nowej stacji ujęcia wody. Znajdujemy się w pomieszczeniu serca tej stacji, czyli tutaj mamy wszystkie elementy związane ze sterowaniem stacją i podgląd na jej właściwe funkcjonowanie. Stacja jest jedną z najnowocześniejszych stacji na dzisiaj w gminie Międzyrzec Podlaski. Półtora roku temu oddawaliśmy również zmodernizowaną stację uzdatniania wody w Halasach. Przed nami jeszcze przebudowa stacji uzdatniania wody w Rzeczycy. Przetarg już jest rozstrzygnięty, podpisana umowa. No i oczywiście monitoring sieci wodociągowej. Problemem, gdy zmierzyliśmy się jako radni, a później jako wójt gminy, było oczywiście zaopatrzenie w wody przy ogromnych rozbiorach. Stąd też decyzja, aby pozyskiwać środki zewnętrzne, aby móc tworzyć stacje nowoczesne na miarę XXI wieku. I w takiej stacji się znajdujemy. Dzięki dofinansowaniu z programu regionalnego dla województwa lubelskiego pozyskaliśmy 1,5 miliona złotych. Stąd też mogliśmy sobie pozwolić na wyposażenie stacji nie tylko w nowe pompy, nowe zbiorniki wody, całkowicie nowe filtry i cały system sterowania, ale również dbamy o to, aby woda w gminie Międzyrzec Podlaski była w rozsądnej cenie dla mieszkańców. W dniu dzisiejszym przyszło pismo z Wód Polskich zatwierdzające taryfy wody na poziomie roku tego, więc nie ma podwyżek wody, cen wody dla naszych mieszkańców. Jest to możliwe dzięki między innymi takim inwestycjom i chociażby, co widać na zewnątrz, zaopatrzenie stacji uzdatniania wody w prąd elektryczny pochodzący z ogniw fotowoltaicznych, który w 100% zaspokoi zapotrzebowanie tej stacji na energię elektryczną, która stanowi niebagatelną część kosztów związanych z funkcjonowaniem każdej stacji uzdatniania wody. Wiele się dzieje w gminie Międzyrzec Podlaski, ale to dzięki świetnemu zespołowi pracowników. Mam nadzieję, że za chwilę pan będzie mógł porozmawiać z kilkoma z nich, bo to są naprawdę wartościowi ludzie, bez których nie bylibyśmy w stanie realizować tak poważnych inwestycji. Tutaj za sobą mamy szafę sterowniczą, tam są wszystkie przekaźniki, bezpieczniki, cała elektronika. Również jest zdalny pulpit, którym możemy sterować pracą stacji. To jest jakby główne wejściowe menu, gdzie możemy do poszczególnych podzespołów wejść. Możemy sprawdzić, jak w danej chwili pracują pompy głębinowe, jaki jest poziom lustra wody w tej chwili, jak pompa, czy jest załączona, czy jest wyłączona. W tej chwili widzimy, że jest wyłączona pompa, bo nie mamy poboru prądu. Możemy również poszczególne elementy typu dmuchawa, typu zbiorniki, każdy oddzielnie zobaczyć i ustawiać poziomami zużycia wody. Sprężarka, no tutaj przejdziemy może do najważniejszej rzeczy, czyli do tak zwanej całej technologii. To, co wcześniej widzieliśmy, to są dwie studnie głębinowe, które wydobywają wodę z trzeciorzędu. To jest głębokość około 90 metrów u nas na stacji. Woda surowa ma przekroczone wartości żelaza i manganu, dlatego musi zostać uzdatniona w filtrach. Więc ta woda, która ze studni płynie do aeratora, tutaj w aeratorze jest napowietrzana. Proces napowietrzania jest niezbędny, ponieważ woda napowietrzona lepiej oczyszcza się w złożu filtracyjnym. W pierwszym stopniu mamy odżelaziacz, który wytrąca z wody żelazo. To jest tutaj jako literka F zaznaczone. Dwa mamy odżelaziacze, więc woda surowa płynie do napowietrzenia, później na odżelaziacze trafia. Drugi stopień to są odmanganiacze, bo woda surowa też ma mangan przekroczony. I po drugim stopniu woda spełnia wymogi.
Żelazo, mangan nie są szkodliwe w dużych ilościach, ale są trudne dla urządzeń technologicznych, więc musimy je wytrącić, żeby nam się rury nie zapychały. Woda później trafia do z filtrów, trafia do zbiornika, tego dużego nasypu, który jest na zewnątrz widoczny. To są trzy komory, tak jak Pan Wójt tutaj mówił, który spełnia zadanie tak zwanego zbiornika retencyjnego. W czasie poborów, gdy jest susza wieczorem, gdy ludzie się myją, potrzebujemy dużej ilości wody, żeby dać mieszkańcom. Pompy głębinowe mają ograniczone wydobycie, powiedzmy około 50-60 metrów na godzinę. Każda pompa może pracować pojedynczo, a ludzie wieczorami potrzebują na przykład 200 metrów sześciennych na godzinę, co uniemożliwiałoby wydobywanie bezpośrednio ze studni, więc ten zbiornik zapewnia nam tą dużą ilość wody i zestaw pompowy może taką ilość mieszkańcom dać w wieczorową porą. Pompy sobie pracują niezależnie, a my jesteśmy w stanie do mieszkańców 150-180 metrów sześciennych na godzinę podawać. Także każdy z mieszkańców będzie zadowolony. W tej chwili na wyjściu, tutaj może pokażę, ciśnienie panuje na 5 atmosfer. Także mieszkańcy w domach nigdy nie mają przekroczonego powyżej 5,2. Zawory bezpieczeństwa domowych instalacji zazwyczaj są na 6 nastawione, także jest wysokie ciśnienie. Niektóre samorządy czy zakłady produkujące wodę zapewniają ciśnienie 4. Nasza infrastruktura techniczna pozwala nam dać z ciśnieniem ponad nawet 5 atmosfer do mieszkańców. Na język polski rury są szczelne. Rury są szczelne. W czasie budowania wodociągów są testowane na ciśnienie 10 atmosfer. Ta stacja, rogoźnica, i tu co mi Pan opisuje, ten rozbiór wody i te ciśnienie i te zasięgi i ta ilość wody, no właśnie te zasięgi chciałbym zapytać. Stąd woda z rogoźnicy płynie aż gdzie? Woda z rogoźnicy dopływa bardzo daleko. Mogę powiedzieć, że aż do miejscowości Wysokie. Dlatego z rogoźnicy wypływa do miejscowości Puchacze. Tutaj mamy szachy. Zaopatrujemy gminę również sąsiednio Drelów. Także mieszkańcy Dołchy i Szach mają od nas wodę. Również dochodzi woda do Utrówki poprzez miejscowość Szachy. Co również za Puchaczami mamy jeszcze miejscowość Sitno. Za Sitnem Rudniki i aż do Wysokiego. Jesteśmy nawet w stanie sprzedawać wodę dla miasta, jakby im brakowało. Do tej pory my korzystaliśmy z wody miejskiej, ale już mając to ujęcie wody, możemy wspomóc miasto, także polecamy się. Spokojnie, ten teren jest na tyle rozwojowy, tak jak tu obserwujemy rozwój budownictwa, że ta stacja tutaj na pewno będzie potrzebna. Tak jest, tutaj... Między innymi chyba nawet dzięki... To było brane pod uwagę, jeśli chodzi o modernizację tej stacji, prawda? Oczywiście, tak jak najbardziej. Tylko jeszcze tutaj też dodam, że pchamy tutaj naszą wodę, tak kolokwialnie mówiąc, dostarczamy dla mieszkańców wsi Manie, również do zasiadek, nawet do Halas dochodzi ta woda, z tego względu, że nasza woda z drugiego ujęcia wody jest przekierowana na inne miejscowości, tak żeby wszystkie ujęcia wody zostały rozłożone. U nas w zakładzie, w gminie mamy możliwość zdalnego podglądu wszystkich pracy wszystkich stacji uzdatniania wody, więc praktycznie można powiedzieć, że te trzy stacje pracują na jednakowym poziomie. Nie jest jakaś jedna bardziej przeciążona, druga mniej, także tak wysterowaliśmy, że te miejscowości. Akurat Rogoźnica dostarcza najdalej wody, nie wiem, to jest rzędu około, liczyliśmy tam w kilometrach, że to jest około 30 kilometrów, chyba tak gdzieś mogłoby być, do tych najdalszych kawałków.